Mówiłem ostatnio, że mam ciągle wrażenie, jakbym był co kolejkę w Zabrzu. Dzisiaj zorientowałem się też, że po raz drugi z rzędu omówiłem mecz z Niecieczy. A teraz mam wrażenie, że ciągle omawiam mecze Górnika Łęczna z Legią Warszawa. Nie no, w sumie coś jest na rzeczy. Przecież oba te zespoły kilka dni temu mierzyły się ze sobą w Pucharze Polski. I podobnie jak wtedy, również dzisiaj to Legia Warszawa okazała się lepsza od zespołu Górnika Łęczna. Dzisiaj natomiast wygrywając 1 do 0. Dzięki czemu Warszawianie zdobywają bardzo ważne 3 punkty w tabeli, jeszcze w momencie tego ponoć słabszego terminarza, bo później stołeczny klub czekają mecze, wydaje mi się, z nieco silniejszymi w tabeli rywalami. Bramkę jedyną w tym spotkaniu trafił Maciej Rosołek fajnym uderzeniem z półobrotu i o dziwo asystował mu Josue. Nie no, żartowałem z tym o dziwo, bo Josue to jest jeden z niewielu piłkarzy w Legii Warszawa, który ostatnio naprawdę ciągnie ofensywę tego zespołu. I to w praktycznie co każde spotkanie. Sam mecz w wykonaniu zespołu gości był dzisiaj zagrany po prostu w sposób bardzo cierpliwy. Bo stołeczny klub od początku do końca miało się wrażenie, miał to spotkanie pod kontrolą i wymieniał multum podań na całej szerokości boiska. Przez co starcie to bardziej przypominało spotkanie piłki ręcznej niż piłki nożnej. A jak chcę oglądać piłkę ręczną, to oglądam piłkę ręczną. Jak oglądam piłkę nożną, to piłkę nożną. No to jest żart oczywiście, ale nawet samo posiadanie piłki po stronie Legii Warszawa plasowało się gdzieś tak mniej więcej 60%. Wydaje mi się, że był to całkiem przyzwoity i wyrachowany mecz w wykonaniu legionistów, ale całkowicie do zapomnienia, jeśli chodzi o kibiców postronnych. Ale równocześnie to spotkanie potwierdza ostatnio zwyżkową formę stołecznego zespołu, bo licząc z pucharem była to trzecia z rzędu wiktoria Legii Warszawa. I kto wie, może ta passa będzie przedłużona do 4, bo w środku tego tygodnia mamy legendarny mecz zaległy z Brookbetem. Ja już się powiem szczerze, nie mogę doczekać tego starcia, bo jest ono zapowiadane w mediach już od pół roku. A Górnik Łęczna, mam wrażenie, wyszedł na to spotkanie mocno, zbyt mocno cofnięty. Ze znacznie przesadzonym respektem do zespołu Mistrza Polski. Bo tak defensywna postawa Łęcznian, która była przerywana no, nielicznymi kontratakami tego zespołu, no nie była chyba najlepszym przepisem na zdobycie dzisiaj 3 punktów. A szkoda, bo myślę, że stołeczny klub to jest zespół jak najbardziej w zasięgu każdego klubu w tym sezonie Ekstraklasy. A Łęcznianie jakoś tak chyba ze zbyt dużym respektem podeszli do tego spotkania, traktując Legię jak jakąś Barcelonę po prostu. Przez to Górnicy z Łęcznej no zanotowali trzecią porażkę z rzędu z tym zespołem w tym sezonie. I zdecydowanie nieco utrudnili swoje zadanie, jeśli chodzi o utrzymanie w tym sezonie. Sam mecz, już tak podsumowując, w mojej ocenie, no niezbyt porywał oraz było widać tak od początku do końca, że tylko jeden zespół może dzisiaj wygrać. A tak wyglądające spotkania, czy nie wiem, filmy z wiadomym zakończeniem, no nie są najciekawsze w odbiorze. Po tym spotkaniu zespół Górnika z Łęcznej jest na trzecim miejscu od końca i ma 24 oczka. A Legia Warszawa, uwaga, jest 12. 12 już. I ma 28 punktów na koncie. Także wydaje mi się, że te ostatnie mecze z dołem tabeli Legia raczej fajnie sobie wykorzystała, natomiast no ciekawe będzie, jak poradzą sobie z tymi czołowymi zespołami. Ale to już materiał na następne filmy. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, publikuję zdjęcia, udostępniam posty i ogólnie jest tam, mam wrażenie, coraz bardziej rodzinnie. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru. Widzimy się jutro najprawdopodobniej. Nie chcę obiecywać, bo te soboty ostatnio mam nieco zalatane. W niedzielę na pewno, w poniedziałek i wtorek to już tym bardziej. I życzę wam udanego weekendu, no, po raz kolejny. I do uśmiechania się i niestresowania. Cześć!